Ciara flot, jak dobrze mieć sąsiadów. Wielki, zwalisty pan Misio mieszkał sobie samotnie na pustkowiu pod lasem. I bardzo mu to odpowiadało. Możecie sobie wyobrazić, jak się zezłościł, kiedy któregoś dnia tuż obok jego domu zamieszkała rodzina królików. Wkrótce potem, jak króliki się wprowadziły, ktoś zapukał do drzwi niedźwiedziego domu. Puk, puk. Witaj, panie Misiu. Czy mógłby nam pan pożyczyć trochę miodu? Chcielibyśmy upiec ciasto, poprosiły grzecznie króliki. Nie mam ani trochę miodu, odburknął niedźwiedź. Ach, te nieznośne króliki, mruknął pan Misio, kiedy zamknął drzwi. Nalał sobie herbatę do filiżanki, dodał nieco mleka, a potem posłodził ją 10 łyżeczkami miodu. Już miał sobie usiąść, gdy... Puk, puk! Witaj, panie Misiu. Czy mógłby nam pan pomóc w rąbaniu drewna? Prosimy! Nie! Odrzekł niedźwiedź. Jestem za bardzo zajęty! Drzemał sobie w najlepsze przed kominkiem, gdy wtem... Puk, puk! Co znowu? Warknął rozeźlony. Witaj, panie Misiu. Czy chciałby się pan powymieniać z nami książkami? Nie, nie chciałbym się powymieniać książkami! Niedźwiedź zasiadł właśnie do kolacji, gdy nagle puk, puk. Witaj, panie Misiu. Czy miałbyś ochotę pooglądać z nami spadające gwiazdy? Nie, nie i nie! Ryknął niedźwiedź. Chcę tylko, żebyście dali mi spokój! Stało się wedle jego życzenia. Aż pewnego dnia rozległo się cichutkie puk, puk. Za drzwiami niedźwiedziego domu nie było jednak żadnych królików, tylko kosz, a w nim ciasto, trochę narąbanego drewna, książka i liścik. Liścik był takiej treści. Drogi panie Misiu, wiemy, że nie ma pan ani trochę miodu, żeby upiec sobie ciasto, więc upiekliśmy je dla pana. Mamy nadzieję, że z tego drewna rozpali pan sobie miły, wesoły ogień. Pomyśleliśmy też, że może chciałby pan przeczytać naszą ulubioną książkę Króliczy przewodnik po galaktyce. To o gwiazdach i planetach w kosmosie. Z pozdrowieniami od pana sąsiadów, tych nieznośnych królików. Niedźwiedź zjadł ciasto, rozpalił ogień z drewna, a przed snem przeczytał książkę. Tego wieczoru nie mógł jednak zasnąć, bo po raz pierwszy w życiu pan Misio czuł się samotny. Postanowił więc zrobić coś, czego nigdy dotąd nie robił. Poszedł z wizytą do sąsiadów. Od tego dnia spędzał z królikami wiele czasu. I wiecie co? Bardzo mu to odpowiadało.